Jutro podczas do mediów jeszcze raz napiskając na prezydenta. Także nie moje zdanie.
Dziękuję bardzo, pan Staszek. Ja chciałbym tylko krótko, bo podziałem informację, że ten przetarg ma być 28 maja. Więc tutaj, no, prawda, mając na uwadze właśnie, żebyśmy zadziałali od tempo, no, jak najszybciej, to żeby do dokumentu odpowiednia uchwała przyszła maksymalnie szybko do odpowiednich czynników, do pana prezydenta, żeby to się stało przed podjęciem tego tematu. Dobrze, też, tak? Tak. Ja chcę powiedzieć o sytuacji, która miała na początku kadencji minister z działką, na której stoi stało przedszkole, najnowocześniejsze na naszym terenie. Tam podobna uchwała nie miała szans, znaczy próbowano ją tutaj przepchnąć. Podobna uchwała nie znalazła zrozumienia radnych, także pana, no, w kwestii właśnie, żeby zablokować przetarg, no, i sprzedaż działki. Jakby przedszkole było wyprowadzone, no, przedszkole przyjdzie. Ale tam do mnie był? Nie, akurat nie do pana, jak ukazuję w tamtą stronę, to zawsze myśli, że pana, no, pan nie jest najważniejszy. Ale ja się pana pytam, niech pan odpowiada na pytania, niech pan nie komentuje. Proszę, bo bez łaski swojej. Ja pana pytam w krótkim pytaniu. Ale pan przeszkadza, pan Trzaskowski jako przewodniczący dzielnicy nie reaguje na zaburzenie porządku obrad. Ja rozumiem, że pan chce każdej mojej wypowiedzi mówić. Pan instrumentalnie traktuje. Jeżeli mogę skończyć, więc wtedy tego typu uchwała przez Radę niestety nie przeszła. Ja nie będę głosował złośliwie przeciwko tej, dlatego że tamtej uchwały państwo żeście nie zagłosowali, to ja tego. Ja taką uchwałę poprę, bo uważam, że jest słuszna. Tylko że uważam, że w każdej sytuacji, każdej sprzedaży nieruchomości w mieście, także przy ulicy Stradomskiej, gdzie miasto przejęło nieruchomość należącą do zgromadzenia ojców misjonarzy. I póki ojcowie misjonarze się usiłowali tę działkę odzyskać, to miasto twierdziło, że to potrzebne jest na przedszkole, a potem nagle jak ojcowie misjonarze zrezygnowali z tej działki, wzięli odszkodowanie pieniężne, to nagle się okazało, że można zlikwidować przedszkole i sprzedać. Dobrze było, żeby była taka uchwała, ale dotycząca wszystkich sprzedaży nieruchomości na terenie dzielnicy pierwszej, a nie tylko jednej przy Karmelickiej i Grajskiej. Tutaj na tyłach dawnie kosa. Dziękuję. Nie, że głosował pan. Pan powiedział. Nie, że głosował pan, tylko że nie została dopuszczona uchwała, nie przeszła uchwała na temat zablokowania przetargu. Że pan konkretnie był między innymi pan przeciw. Tego pan nie powiedział. Ja byłem świadkiem, co pan mówi, dlatego że powiedziałem do pana, że pan do mnie mówi. Nie, ja pana doskonale tę sytuację pamiętam, że ja nigdy do was nie miałem. Oczywiście, chciałam zapytać pana referenta, jeżeli przegłosujemy to na tak, to jaki to będzie miało skutek? Czy to odwołanie pierwszego przetargu nastąpi, czy nie nastąpi? Czy to tylko taka propagandowa nasza akcja, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli przegłosujemy to na tak, to i tak przetarg będzie. Musimy próbować. Ale nie, ma pani rację, ale to bardziej jest pod kątem tego drugiego przetargu, który też będzie rozpisany, pan prezydent to zapowiedział. Więc jeżeli uda się tego przetargu odwołać, który będzie 28, to mamy na to, który drugi zostanie odwołany. Bo to są dwa przetargi, które jeden tak wygląda, bo drugi. I to jest pewne. Ale czy mamy pewność, że nie żadnym? Tak, po prostu to jest wszystko. Ogłoszenie o przetargu jest na wypowiedział
ustawie powiedział, że nie będzie odrzucał tego pierwszego czytania. Powiedział, że nie odrzucenie. Tak. Gdzieś to już było. Nie pan prezydent, tylko jakiś tam. Ktoś mi powiedział, że nie pana prezydenta. Więc... Proszę pan Miszalski, Pele Kulusz. Więc oczywiście, że jest mała szansa, że w związku z naszą uchwałą pan prezydent jutro powie, no nie, no dzielnica podjęła uchwałę, to ja odwołuję przetarg. Natomiast moim zdaniem my się musimy nauczyć działać medialnie, ponieważ to wybiera realny nacisk. Jeżeli ileś tam publikacji się okazuje na temat tej działki i wszyscy o tym trąbią, no to już wtedy ta kwestia jest mniej popularna. Jak sobie tylko wysłano uchwały, no to za przeproszeniem, tak jak mieszkańcy powiedzieli, to one je zabiec i mają gdzieś, co my sobie myślimy. Natomiast... A w momencie, kiedy te uchwały trafiają do mediów i my o tym któryś tam raz z rzędu mówimy, to jeżeli pan prezydent się nie wycofa pod naszym naciskiem, to może inwestor się zastanowi 10 razy, zanim tą działkę kupi, bo wie, że będą protesty naszych mieszkańców. Więc to jest też troszkę zniechęcanie potencjalnych inwestorów, tak mi się wydaje. Kto sprawi, że to pójdzie do mediów i że to będzie pan się tym zajmie? My jutro to zrobimy, no oczywiście. Jeżeli uchwała przejdzie. Jeżeli oczywiście uchwała przejdzie. Dziennik Post dobrze by było z panem. Czy ta uchwała już wylądowała w mediach, zanim jeszcze zostało pana pokoje? Już pisali, że będziemy protestować w przypuszczach, nie? Proszę bardzo. Za pani Karolski, myśmy reagowali już w poprzedniej kadencji, w tej też na temat sprzedaży. Nie pamiętam, w jaki to sposób była ta reakcja. Następnie, poprzedniej na pewno. No, wszyscy są przeciwni, no przecież się obcina raz, prawda? I jest tyle kamienic, proszę bardzo, na przykład, kamienice 5-6 w moim rynku. Więc właśnie o tym chciałam powiedzieć, bo ja, taka była koincydencja, że ja swoich studentów, którzy mają być rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami, zarządcami nieruchomości, zaprowadziłam do sąsiedniej nieruchomości jako przykład, co można zrobić, bo takie były ćwiczenia. My zrobiliśmy taką symulację, ile można pieniędzy z tych kamienic tak, na jakie, znaczy zarobić, ile czynszu i tak dalej. No i potem powiedziałam, i to były sąsiednie kamienice, to kamienice te dwie, które były sprzedawane, znamy doskonale. I zadałam studentom takie zadanie. Muszę państwu powiedzieć, że właściwie zastanawialiśmy się, czy to wysłać od razu do prokuratury, czy po prostu pokiwać głową. Ale ponieważ myśmy wysyłali już do prokuratury tak wiele rzeczy, jak państwo wiecie, wkładaliśmy do podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pana prezydenta i zawsze była mała szkodliwość społeczna, zaczęło się od założenia stowarzyszenia, które zablokował na początku. Więc w każdym razie chciałam was powiedzieć naprawdę, ja tutaj mówię jako osoba, która się nad tym, znaczy ja uczę tego, żeby tego nie robić. I to jest, no, co studenci? Studenci mówią, no to przywiadam, że to tak jest. Miasto potrzebuje pieniędzy, ale to jest tak, jak jeżeli sprzedamy majątek, który może zarabiać, przecież jeżeli może zarabiać Kowalski, który to kupi, to może zarabiać, ja wiem o tym, że obsługa przez instytucje, przez miasto jest droższa niż jeżeli się ma zarządcę prywatnego. No, ale można zlecić to dobremu zarządcy, płacić mu godziwą pensję i mieć potok pieniędzy. Proszę państwa, i my mamy takie dziesiątki świetnych obiektów, które chcemy sprzedać, żeby zapełnić kasę miasta. To jest przestępstwo, to jest działalność. Naprawdę ja tutaj często się denerwuję na waszej radzie, ale ja mówię z całym przekonaniem, to jest działalność przestępcza. Dlatego, że to jest uszczuplanie na przyszłość majątku miasta. A działki my już potem nie będziemy mogli ich odkupić. Niestety kamienice są wystawione na 9 milionów, druga 13. Tak, i one były wystawiane też w troszkę innym przyjemnym kolejnym. Ostatni będzie w czerwcu. Tak, ale po tym wszystkim... To, nawet jeżeli one... Znaczy mam nadzieję, ale po tym wszystkim, jeśli się znowu to nie... Bo nikt się nie zgłasza do tego, nikt tego nie chce. Miasto postanowiło... Ja wiem dlaczego nie chcą. Została stworzona taka sytuacja w mieście, że mały rynek stał się martwym punktem. Nikt nie chce tam, znaczy wszystkie knajpy padają, tam jest bardzo źle handlowo.
ale to jest wina organizacji miasta. Dlaczego jeszcze jak kiermasz w jednym roku był na Placu Szczepańskim, ten świąteczny, to potem kupcy żądali od miasta odszkodowania, ponieważ nie zarobili. Jest taki zrobiony układ funkcjonalny miasta, że rynek zabrał wszystko, nie, a to wszystko się da zmienić. Natomiast można przy tym wszystkim, jeżeli się zna funkcjonowanie miasta, tak zagospodarować, żeby nie musiał być właśnie ale nie doszło do... nie było woli. Będzie za to w rynku głównym nad sklepem z policjantem. Nie, ale o co mi chodzi? To polityka pod tym względem miasta jest zatrważająca. Bo to są... my ma... jak mówię, jest, jeżeli jeszcze gdzieś są sprzedawane jakieś rzeczy, to jest nawet na obrzeżach. Ale weźmy pod uwagę, że jeżeli na obrzeżach jesteś w tej chwili, to kiedyś będzie bliżej centrum, prawda? Bo miasto się rozrasta. W związku z tym uważam, że miasto powinno wręcz odwrotnie nabywać okazyjnie nieruchomości, jeżeli tylko są jakieś wolne pieniądze i spekulować je, wydzierżawiać. Nawet jeżeli to nie przynosi w tej chwili żadnego dochodu, byleby nie dokładać. Niech ktoś tego używa, byleby nie dokładać i przetrzymywać na przyszłość, bo ziemia zawsze nieruchomości drożeją. Proszę Państwa, jeżeli nawet się kamienica na małym rynku zawali, no to zostaje działka, która jest warta prawie tyle, co w tej chwili kamienica będzie. No ale jest to praca. No jest to praca pracy. Wiele ludzi tak myśli jak pani, no niestety wiele decyzji jak tych ludzi, którzy tak myślą, żeby tak robić, to byłeś innego. Proszę Państwa, wracamy z druku numer 5. Czy ktoś Państwa jeszcze chce? Tak, proszę bardzo. Ja chciałbym wrócić do meritum i tutaj tak do projektacji. Dążył do tego, żeby było szczęście tam jakoś osobowych, a drugi, żeby tam była też część rekreacyjna. Była gdzieś taka wypowiedź prezydenta, bądź kogoś od prezydenta, nie... że powinniśmy... że to jest kolejny ważny powód do odwołania, bo prezydent publicznie zobowiązał się, że będzie dążył do tego, żeby on w części komercyjnej była tam część rekreacyjna. Ja nie pamiętam, gdzie to było, w których mediach, ale było to gdzieś. Może byłoby dobrze zwrócić uwagę prezydentowi, że bo wiadomo, o co mi chodzi. Tak, jak znajdzie się podpis, to prezydent i tak to sprzeda, i tak to sprzeda. Nie wiem, czy nie było, to jest tylko taka uwaga. Nie znamy przyjemności, nie ma tylko kamienica, która się zrobi na marku, już jest na placu, jak tam, wiemy, że po prostu
zdaniem zarządu za 20 milionów, czyli centrum informacji publicznej, jedna budka przez wszystko lata, który się nie zwrócił, nic się nie dzieje, wiatr kula i kurz i tak chyba takie rzeczy. I tak dopisywać, że też środki, to sobie zamyślił jeszcze. To jest konkretna sprawa, w konkretnej sprawie nie zaćmiewajmy tego jakimiś innymi rzeczami. No ja tak uważam, jeżeli jest jedna wypracowana jest przez prawie tego naszego przypadku dotyczy jednej rzeczy, to nie robię tutaj podcast tego, że wszystkich kolejną uchwałę zrobimy wszystkich na zaniechaniu sprzedania. Masz wniosek o zamknięcie dyskusji. Miesiące. Proszę? Wniosek o zamknięcie dyskusji. Kto z Państwa jest za zamknięcie dyskusji? Proszę wstać. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 osób za. Też myślałeś przeciw. 0. Ktoś wstrzymał? Jedna osoba. 17 za, przeciw, 4. Zamykamy dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem? 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9. 19 osób za. 19 za przeciw. 0, 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 0